Skocznia w Niżnym Tagile średnio szczęśliwa dla biało-czerwonych. Kamil Stoch 7, Maciej Kot 8 w niedzielnym konkursie. Dwie pierwsze lokaty wzięli Niemcy, Wellinger i Freitag. Niżny Tagił, czyli w poszukiwaniu stabilizacji. Gdyby pierwsza próba Kamila Stocha była tak daleka jak druga, pewnie i ta skocznia trafiłaby w końcu na listę polskich sukcesów. 134 metry i awans z 9 na 7 miejsce. Mogę po prostu wyjechać stąd z podniesioną głową i patrzeć z uśmiechem w przyszłość. Tuż za Stochem Maciej Kot. Z prezentu, czyli historycznego polskiego podium w Rosji, dla obchodzącego 40. urodziny Adama Małysza, nici. Pozostałe życzenia. Myślę, że niczego mu nie brakuje, ale chciałbym mu życzyć dużo zdrowia. I pamiętaj, życie zaczyna się po 40. Swoje wie 22-letni Andreas Wellinger. To jest jego czas. Trzecie pucharowe zwycięstwo w karierze. Niemiecki początek sezonu w Pucharze Świata. Na czele Richard Freitag, za nim Wellinger. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch. 6.